serdecznie zapraszamy na pierwszy festiwal filmów kostiumowych, który rozpoczyna się 12 sierpnia. Będzie trwał do 19 sierpnia w Zamku w Krokowej oraz przy Rybaczówce w Dębkach. W repertuarze znajdą się filmy, może być to dużym zaskoczeniem dla Państwa, filmy kostiumowe. Jako że jest to pierwsza edycja, to postanowiliśmy wprowadzić w temat klasycznymi obrazami. Na dzień dobry, 12 sierpnia, Wiatr od morza, ostatni polski film niemy, który przez wiele dekad był filmem uważanym za zaginiony, ale odnalazł się w 2001 roku w Narodowym Archiwum w Pradze i tak trafił do Polski z powrotem. W filmie występuje znany i kochany Eugeniusz Bodo, gwiazdor kina przedwojennego. Jest to adaptacja powieści Stefana Żeromskiego pod tym samym tytułem Wiatr od morza. Jako że jest to film niemy, to zaprosiliśmy, aby ścieżkę dźwiękową wzbogacili swoim talentem artyści związani z Pomorzem. To jest Jakub Kamiesiewicz oraz jego partner muzyczny, również wirtuoz improwizacji Dominik Kisiel. Film Wiatr od morza był również kręcony też na Zamku w Krokowej. A autor powieści, Stefan Żeromski, przebywał tutaj. Ponadto w repertuarze, w programie znajdzie się słynny film Andrzeja Wajdy pod tytułem Zemsta na podstawie dzieła Aleksandra Fredro. Myślę, że największą atrakcją naszego festiwalu jest gościć przedstawicielki w tym roku zawodu kostiumografa. Kostiumografkami zaproszonymi są w tej edycji pierwszej pani Magdalena Biedrzycka, bardzo doświadczona kostiumografka, która pracowała między innymi z Andrzejem Wajdą, z Wojciechem Marczewskim, z Piotrem Szulkinem. I będzie jeszcze gościem druga kostiumografka, z którą ja współpracuję stale, to jest Katarzyna Adamczyk. Przy okazji Katarzyny Adamczyk będzie jej film Człowiek z magicznym pudełkiem, gdzie właśnie robiła kostiumy, i to kostiumy niehistoryczne, a kostiumy z przyszłości, co jest takim wyróżnikiem dla tego filmu. Takim chyba filmem największym, najgłośniejszym dziełem prawdziwego wizjonera kina Stanleya Kubricka pod tytułem Barry Lyndon. I teraz pytanie, co łączy Barry'ego Lyndona, czy Stanleya Kubricka z Zamkiem Krokowym? Proszę bardzo. Tego dowiedzą się widzowie i uczestnicy naszego festiwalu. W ramach festiwalu przewidziane są też wydarzenia towarzyszące, czyli przede wszystkim spotkania autorskie z ludźmi filmu, z aktorami, reżyserami, kostiumografkami. W planie są rekonstrukcje i pokaz strojów epokowych, średniowiecznych i osiemnastowiecznych. Prócz tego odbędą się pokazy teatru marionetkowego, warsztaty. Nie zabraknie też dobrej muzyki, ponieważ zarówno na otwarcie festiwalu, jak i na zamknięcie będziemy gościć znanych, lubianych artystów. 18 sierpnia jest Dzień Flagi Kaszubskiej i w związku z tym prezentowane będą filmy twórców lub filmy o ludności kaszubskiej. Między innymi film Testament Andrzeja Sipajły oraz Kaszebę Ryszarda Bera. A także Kamerdyner Filipa Bajona. Film nawiązuje do wątków, które dzieją się na przestrzeni 40 lat, na Kaszubach właśnie, na terenach pogranicza. Będzie to pretekst do rozmowy o trudnej historii. Będziemy gościć aktorki, aktorów znanych, lubianych, między innymi Katarzyna Figura, Marianna Zydek, Jakub Kamiński. Festiwal będzie odbywał się na Zamku w Krokowej w stylowych, pięknych, historycznych wnętrzach, gdzie będą realizowane pokazy, ale też w plenerze przy wejściu 19, przy Rybaczówce w Dębkach, jednej z najpiękniejszych, najszerszych plaż w Polsce. Serdecznie zapraszamy od 12 do 19 sierpnia do Zamku w Krokowej i do Rybaczówki w Dębkach. Na pierwszy festiwal filmów kostiumowych.